Dzień dobry, panie Piotrze. Bardzo się cieszę, że zgodził się pan udzielić wywiadu na naszą stronę nowo powstałą warszawskiego PiSu. I tak, na samym początku chciałam się pana zapytać, dlaczego przed tak młodym człowiekiem, przed którym otwiera się tak wiele różnych życiowych szans, dlaczego zainteresował się pan polityką? Dlaczego PiS? Ja byłem tak wychowany, natomiast no, jeżeli chcemy coś zmieniać w kraju, to nie możemy się powstrzymywać od tego, aby sami tego dokonywać, ponieważ no, to jest po prostu tchórzostwo, jeżeli samemu się nie podejmuje działalności społecznej czy politycznej, bo to oczywiście nie musi być działalność polityczna. Natomiast w moim przypadku faktycznie się to zaczęło od działalności społecznej, natomiast teraz, mam nadzieję, rozpocznie się działalność polityczna i dlatego startuję w wyborach. A dlaczego PiS? Ponieważ jedynie PiS jest alternatywą dla tego, co się obecnie dzieje w kraju. I wierzę, naprawdę to wierzę, że będziemy mogli rządzić i zmieniać kraj w dobie kryzysu, tym bardziej, kiedy trzeba podejmować naprawdę odważne decyzje, na które nie było stać obecny rząd przez ostatnie 4 lata. Chciałam się mnie zapytać o straszenie ludzi PiS-em, tak zwane. W ostatni weekend Adam Michnik wydrukował wypowiedź znajomego 18-latka, który twierdzi, że musi wyjeżdżać z Polski, bo nie znosi tego, co robi Kaczyński. Lech Wałęsa straszy, że wybuchnie wojna domowa. Co pan o tym sądzi? No tak, no możemy się jeszcze troszeczkę postraszyć. Ja śmiem wątpić, że wypowiedź 18-latka, którą pan Adam Michnik cytuje, po prostu jest no, wymyślona na potrzeby tego artykułu. Przez 4 lata rządzi Donald Tusk i jego rząd, a 18-latek obawia się Jarosława Kaczyńskiego. Czyli w momencie, kiedy Donald Tusk rozpoczynał rządy, ten 18-latek miał 14 lat. To rozumiem, że on jeszcze niby pamięta to straszenie PiS-em i tak dalej. Wpaja się po prostu jeszcze raz tą samą bajkę, która była 4 lata niestety dobrze sprzedana tym, którzy wtedy głosowali. Natomiast ja wierzę, że tym razem to się nie uda. Straszenie PiS-em, że jak dojdzie do władzy, to wszelkie nieszczęścia, wszystkie plagi egipskie spadną po prostu na polską ziemię. No jest bardzo naiwne. Natomiast no, mnie trochę, szczerze mówiąc, co bawi, bo moi rówieśnicy nie dają się na to nabrać. Kuba Wojewódzki również się teraz wypowiada wprost, że boi się PiSu. Wszyscy biją na alarm, ponieważ PiS dojdzie do władzy. No jest to naprawdę trochę śmieszne jak dla mnie. No ja nie gryzę, jestem również PiSu i jakoś mam nadzieję, że moi rówieśnicy się mnie nie boją. Wręcz przeciwnie, staram się im pomagać i będą na mnie głosować. Czyli rozumiem, że pana rówieśnicy nie boją się PiSu. Nie, absolutnie. I chciałam się zapytać, bo wiem, że jest pan przewodniczącym samorządu studenckiego, jednego z największych uniwersytetów w Polsce. No, największej uczelni, największej uniwersytety, największej uczelni w ogóle. I chciałam się zapytać, czy właśnie w związku z tym są te pana zainteresowania w kwestii polskiego programu, to są właśnie związane z ludźmi młodymi. Tak, zgadza się. Ja generalnie przede wszystkim znam się na edukacji, na szkolnictwie wyższym, ponieważ w tym sektorze działam od wielu lat. Natomiast teraz pełniąc funkcję przewodniczącego samorządu studentów na największej uczelni w kraju i również w innych organach na poziomie ogólnokrajowym, po prostu bardzo wiele się nauczyłem i poznałem wiele problemów, które gnębią tak naprawdę młodych ludzi. I te zmiany, które teraz zaszły w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, po prostu są szkodliwe. Uważam za szkodliwe te zmiany i uważam, że my jako młodzi ludzie powinniśmy teraz pokazać, że na nie się nie zgadzamy. Jeżeli tego nie zrobimy, nie będziemy mieli prawa do narzekania. Tak jak powtarzam. Przede wszystkim to jest kwestia ograniczenia możliwości studiowania na drugim kierunku studiów. To jest pierwsza szkodliwa zmiana. Druga to jest ograniczenie stypendiów naukowych, zmniejszenie finansów ze względu na pewne zmiany w Funduszu Pomocy Materialnej, czy tak naprawdę demobilizowanie zdolnych studentów. No to są przede wszystkim te dwie kluczowe zmiany, które spowodują, że młodzi ludzie nie będą widzieli jakiejś większej szansy na edukację i no, śmiem twierdzić, że będą gorzej przygotowani do życia w przyszłości i do konkurowania z krajami Zachodu, czy również krajami azjatyckimi, które będą stawiały na edukację i na wysokie technologie. Wiem, że ma pan w programie jeszcze jakieś inne kwestie związane z ludźmi młodymi. Tak, zgadza się. To chodzi przede wszystkim o młodych przedsiębiorców. Ja jestem zwolennikiem tego, aby młodzi przedsiębiorcy mieli ulgi podatkowe w okresie, kiedy zakładają swoją pierwszą działalność gospodarczą. Ponieważ w chwili obecnej jest tak, że osoba zatrudniona na umowę zlecenie, pracodawca, który zatrudnia taką osobę, ma zwolnienie ze znaczącej części podatków, przez co faktycznie tych studentów opłaca się zatrudniać i po prostu studenci mają pracę. Generalnie dobre rozwiązanie. Natomiast ja bym chciał je rozszerzyć na zwolnienie również z części podatków ludzi młodych, którzy zakładają własną działalność gospodarczą. W ten sposób uczą się samodzielności. Tak samo jak pracodawca, który by ich zatrudniał, nie będą płacili podatków, natomiast będą pracowali na siebie. Przez co tworząc własne przedsiębiorstwo będą wspierali sektor podatkowy tak w Polsce, a również w przyszłości, mam nadzieję, rozwiną swoje przedsiębiorstwa w taki sposób, że będą zatrudniać innych. Więc to jest jakby otwarcie drogi, danie
pewnej wolności młodym ludziom po to, aby właśnie sami mogli na siebie pracować, a nie musieli koniecznie być zatrudniani przez inne osoby. Ja również Pana wypowiedź na temat służb mundurowych. Tak, ja mam bardzo wielu znajomych, którzy są pracownikami czy to policji, czy wojska, czy straży pożarnej. Wielu znajomych, którzy studiują na wyższych uczelniach nawet w tym zakresie. Natomiast no, w chwili obecnej rozwiązania, które są proponowane dla młodych adeptów, którzy chcą być w służbach mundurowych, no, są po prostu mało atrakcyjne. Tu nie chodzi nawet o to, żeby koniecznie podwyższać zarobki i tak dalej, natomiast bo to oczywiście są pewne ograniczenia budżetowe, natomiast musimy stawiać na ich rozwój. Oni nie widzą drogi rozwoju, ścieżki kariery. Ona nie jest jasno określona, w szczególności w wojsku jest bardzo niejasna. I młodzi ludzie, którzy bardzo często wyjeżdżają na zagraniczne misje wojskowe, czy to w Afganistanie, czy jakby byli w Kosowie, po prostu nie wiedzą, co z nimi się dalej będzie działo. Równie dobrze po 12 latach mogą być zwolnieni ze służby, nie przedłużono im kontrakt. I w tym momencie tak naprawdę nie mogą ani ubiegać się o skróconą, o tak zwaną emeryturę mundurową i szukać swojego miejsca na pracy ponownie. No to jest oszukiwanie tych młodych ludzi, którzy się decydują na tą służbę, przecież dla kraju. I no, chciałbym, żeby te warunki były jasno postawione. Ja nie mówię, że to koniecznie musi być wszystko takie proste, natomiast jasne warunki tak, żeby na samym początku wybierania już ścieżki kariery ci ludzie wiedzieli, na co się decydują, a nie żeby w trakcie nagle się okazało, że po 10-12 latach są zwalniani i tak naprawdę zostają z bardzo długim okresem służby wojskowej czy służby w innych jednostkach mundurowych, natomiast bez większej szansy na rozwój w innych sektorach. I jeszcze mam jedno pytanie. Co by Pan powiedział młodym ludziom, którzy teraz po studiach chcą wyjeżdżać z Polski? Jak by Pan przekonał do zostawania tutaj w kraju i pracowania dla kraju? Nie, ja w ogóle widzę dużą szansę w Polsce, jeżeli chodzi o właśnie młodych ludzi, którzy mogą zakładać własne przedsiębiorstwa. Faktycznie sytuacja nie jest najlepsza, to nie ukrywam, tak? Dlatego my chcemy też tych zmian dokonać, chcemy przyjąć władzę po to, aby ułatwić sytuację młodych ludzi. Natomiast no, ja wierzę, że w Polsce da się osiągnąć sukces. Ja sam miałem możliwości wyjazdu za granicę, natomiast z nich nie skorzystałem właśnie po to, żeby tutaj zostać, bo wierzę w to, że tutaj mogę osiągnąć sukces i większość ludzi może tutaj osiągnąć sukces. Oczywiście ciężka praca przed nami, natomiast warto budować swój kraj. Zresztą za granicą, no o ile faktycznie warunki finansowe często są bardzo dobre, natomiast oczywiście to nie jest ta wspólnota, w której tutaj żyję na co dzień. Wielu moich znajomych, którzy niestety od wielu lat mieszkają za granicą, źle się tam czują, choć mają naprawdę dobrą sytuację finansową. Właśnie z tego powodu jedynie nie wracają do Polski, bo nie widzą tych szans. No Donald Tusk obiecywał 4 lata temu, że ludzie będą nie wiadomo jakimi tłumami wracać do Polski. No, okazało się, że jest inaczej. Czas rozliczyć te obietnice po prostu i pokazać, że jest to faktycznie... Jest ich straszy tym, że ludzie chcą wyjeżdżać. No, ludzie wyjadą, tak będzie wojna domowa, można wiele innych określeń używać. Rząd Donalda Tuska jest bardzo dobry w PR-ze, natomiast słaby w skuteczności działania. Ponieważ no, mieli 4 lata na reformy, różne reformy, chociażby właśnie ułatwienia dla przedsiębiorców. Się okazuje, że działalność gospodarczą rejestrujemy dłużej niż to było wcześniej. W ciągu ostatnich 4 lat zwiększył się dług publiczny o ponad 50%. O 10% wzrosła administracja publiczna. Można wymienić naprawdę bardzo wiele tego typu przykładów, które pokazują, że nawet... Ja rozumiem, że jest kryzys gospodarczy, no ale to nie uzasadnia na przykład chociażby wzrostu administracji publicznej. Jest wiele przykładów, które mimo kryzysu, wiele problemów, które mimo kryzysu mogą być rozwiązane. Tłumaczenie się tym, że jest kryzys, oczywiście jest bardzo łatwe, natomiast po prostu oznacza nieudolność kierowanego rządu przez ostatnie 4 lata. No nic, dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Życzę sukcesu wyborczego. Mam taką nadzieję. Dziękuję.